W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Dzisiaj jest wtorek, 6 lutego. Pozdrawiam Was słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale. Pan mówi: będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. A drugie hasło zapisane jest w drugim liście Pawła do Tymoteusza w 4 rozdziale. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kiedy Erasm z Rotterdamu postarzał się, wtedy wypowiedział słowa: jestem weteranem, zasłużyłem sobie na zwolnienie i muszę walkę przekazać młodszym. Apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, wiedział, że jego koniec, że koniec jego życia, jego służby jest bliski. Dlatego składa oręż, tak podsumowując swoją służbę, swoje życie. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Zastanówmy się króciutko nad tymi słowami. Dobry bój bojowałem. Kiedy zawodnik naprawdę daje z siebie wszystko, co może, to niezależnie od wyniku walki, w sercu ma głębokie zadowolenie. Apostoł Paweł doszedł do kresu swojego życia, doszedł do kresu swojej służby i wie, że dobrze spełnił swoją rolę Bożego posłannika. Nie ma na całym świecie większego zadowolenia jak właśnie świadomość, że daliśmy z siebie wszystko, że swoją pracę wykonaliśmy najlepiej, jak tylko potrafiliśmy. Biegu dokonałem. To drugie hasło. Łatwo jest zacząć, ale sztuką jest dokończyć. Bardzo potrzebną rzeczą w życiu każdego człowieka jest wytrwałość, bo właśnie tego, wytrwałości, brakuje wielu dzisiejszym ludziom. I trzecie hasło: zachowałem wiarę. Ten zwrot oznacza, że nigdy nie straciłem nadziei, że nigdy nie straciłem zaufania. Mając to na myśli, apostoł Paweł mówi, że w doli i niedoli, na wolności czy też w więzieniu, we wszystkich zagrożeniach, a nawet w obliczu śmierci, nigdy nie utracił zaufania w Jezusa Chrystusa. I tutaj dochodzimy do hasła dzisiejszego dnia. Teraz oczekuje mnie więc wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł Paweł mówi, że czeka na niego wieniec. Kiedyś największą nagrodą w zawodach sportowych był wieniec wawrzynowy, którym, nazwijmy to, koronowano zwycięzcę. Nosić taki wieniec było największym zaszczytem, jaki mógł spotkać zawodnika, jaki mógł spotkać sportowca. Ale w kilka dni taki wieniec więdnie i zawodnik już nie miał owej nagrody, nie miał się czym szczycić, nie miał czym się chwalić. W tym miejscu apostoł Paweł wiedział i o tym pisze, że oczekuje go wieniec nigdy nie więdnący. Wie, że wkrótce stanie przed
Trybunałem Sądu Rzymskiego i że jego proces może mieć tylko jedno zakończenie. Wiedział, jaki będzie wyrok Nerona, ale też wiedział, jaki ostatecznie będzie wyrok Boga. Bo człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, takiemu człowiekowi jest obojętne, jaki jest ludzki wyrok. Mogą go potępiać, mogą go przecież karać, bo taki człowiek chce, czeka, aby usłyszał z ust swojego Pana: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości mojej. I jeszcze na jedną rzecz zwraca uwagę apostoł Paweł w tym krótkim fragmencie. Ten wieniec oczekuje nie tylko jego, ale wszystkich, którzy umiłowali, którzy wyglądają, którzy oczekują na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakby apostoł Paweł mówił do nas wszystkich: mój koniec jest blisko, wiem, że odchodzę po nagrodę. Jeśli będziesz miłował Boga, w tej miłości będziesz mnie naśladował, wtedy będziesz odczuwał to samo zaufanie i tę samą radość, gdy nadejdzie twój koniec. I tutaj, drodzy słuchacze, chciałbym, aby każdy usłyszał to wyraźnie i przyjął zapewnik, że radość apostoła Pawła jest dostępna dla każdego z nas, dla każdego, który wystartuje w tych zawodach, który ukończy ten bieg i w tym biegu, w tych zawodach, w swoim życiu zachowa wiarę. Wiarę w trójjednego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niechaj zatem ten trójjedyny Bóg błogosławi nam i ten dzisiejszy dzień, i te dzisiejsze zawody, aby zachować swoją wiarę. Niechaj Bóg nam błogosławi. Amen.